Wehrmacht. Ruch oporu. Siły zbrojne Wehrmachtu opanowały Europę. Ich atakami dowodził Adolf Hitler. Żołnierze poprzysięgli mu dozgonne posłuszeństwo. W efekcie tej przysięgi zginęło wielu bezbronnych ludzi, w tym olbrzymia liczba Żydów. Zbrodniom wojennym mogła zapobiec tylko jedna siła. Wehrmacht oraz jego żołnierze. Tylko nieliczni przewidzieli katastrofalne skutki tej wojny. Byli nimi członkowie ruchu oporu. Na przeszkodzie buntownikom stała lojalność wobec Hitlera. ...1941 rok. Wojna trwa już 2 lata. Wehrmacht przedziera się w głąb terytorium Rosji. Propaganda ogłasza kolejne zwycięstwa, motywując niemieckich żołnierzy. Rozkazuj, a my usłuchamy. Te słowa nadal żyją w pamięci wojennego pokolenia. W tamtym okresie każde słowo Hitlera było dla nas prawem. Nie myśleliśmy za wiele. Martwiliśmy się głównie o jedzenie, sen, czyste ubrania i o to, co się dzieje w domu. Co można było zrobić przeciwko tak potężnej sile? Jako zwykli żołnierze niewiele mogliśmy zdziałać. Byliśmy bezradni. Powiedzmy, że na każdy pułk przypadało 5 oficerów, którzy chcieli zabić Hitlera. Jakie mieli możliwości? Odpychaliśmy od siebie wszelkie myśli o działaniu. To nie miałoby sensu. Niektórzy jednak płynęli pod prąd. Pozwalali uciekać więźniom i odmawiali wykonywania rozkazów. Starsi dowódcy zdawali sobie sprawę z niedorzeczności tej wojny. Hitler podejmował wszystkie decyzje. Strateg amator, kierowany ideologicznym szaleństwem. Na zdradę stanu gotowych było jednak niewielu. Większość podzielała założenia wojenne Hitlera. Gdy w 1941 roku rosyjska zima powstrzymała najazd Niemców, wojna była z góry przegrana. Hitler jednak wciąż planował podbój. Niektórzy dowódcy przewidzieli nadciągającą porażkę. Czy to skłoniło ich do zdrady? Może planowali dogadać się z mocarstwami Zachodu i wygrać na swój sposób? A może chodziło o kwestie moralne? Na wschodzie trwała wojna eksterminacyjna. Czyżby dowódcy chcieli położyć kres ludobójstwu? W szeregach Grupy Armii Środek na froncie wschodnim, niedaleko Borisowa, znajdowali się oficerowie, którzy jako punkt honoru postawili sobie zmianę przebiegu tej wojny. Czterdziestoletni pułkownik Henning von Tresko pochodził z pruskiej rodziny wojskowej. Podczas I wojny światowej był porucznikiem. Służył w 9. Pułku Piechoty Poczdamskiej i cieszył się wielkim szacunkiem wśród kolegów.
Gdy wchodził do pomieszczenia, natychmiast znajdował się w centrum uwagi. Nie chodziło o jego ubiór ani żadną zewnętrzną cechę. Był po prostu niezwykle rzeczowy i miał analityczny umysł. Słuchanie go sprawiało czystą przyjemność. Posiadał unikatową osobowość, mnóstwo wiedzy i niezwykłą inteligencję. Tresco i jego sprzymierzeńcy zastanawiali się w tajemnicy, jak pozbawić Hitlera władzy. Te rozważania przerodziły się w chytry plan. Heinz Drossel dołączył do 9. Pułku Piechoty Poczdamskiej w 1939 roku. Później stacjonował w Rosji. Podobnie jak Tresco, był żarliwym chrześcijaninem. Któregoś dnia podczas odpoczynku oddalił się od jednostki i poszedł się przejść. Doszedłem na skraj lasu i spojrzałem na dolinę. Ujrzałem zbiorowy gruch, szeroki na 4 i długi na 70 metrów. W środku leżały ciała. Ubiory sugerowały żydowskie pochodzenie. Obok, za klęczącymi ludźmi, stali niemieccy żołnierze, w rękach trzymali karabiny. Przed sobą ujrzałem chłopca. Miał może 6 lat. Próbował chwycić jedną z klęczących postaci, ale żołnierz wciąż bił go po rękach. W końcu strzelił chłopcu w tył głowy i kopnął jego zwłoki do grobu. Dla Drossela to był punkt zwrotny. Naziści nie mogli dłużej liczyć na jego posłuszeństwo. Heinz Drossel nie postrzegał Rosjan i Ukraińców jako wrogów, ale jako życzliwych ludzi. Podobnie uważało wielu niemieckich żołnierzy. Niedługo po tamtym incydencie Drossel musiał eskortować jednego z rosyjskich komisarzy politycznych. Zgodnie z rozkazem miał on zostać zastrzelony. Kiedy znaleźliśmy się w bezpiecznym miejscu, powiedziałem do niego po rosyjsku: w lewo. Posłuchał mnie. Zapewne myślał, że za chwilę zginie. Uspokoiłem go, mówiąc: nie bój się. Nie jestem mordercą. Niedokładne wykonywanie rozkazów lub całkowite ich ignorowanie były drobnymi aktami oporu. Tymczasem oficerowie na froncie wschodnim spiskowali na wielką skalę. Wokół Henninga von Treskowa toczyły się dyskusje, jak usunąć Hitlera z urzędu. Jednak póki Wehrmacht odnosił sukcesy, większość pozostawała lojalna. Dlaczego tak niewielu się sprzeciwiało? Odpowiedź kryje się w aktach brytyjskich służb specjalnych. Ściśle tajne zapiski odkrył historyk Sönke Neitzel. Pochodzą one z rozmów niemieckich dowódców przetrzymywanych w brytyjskim więzieniu.
Ich dyskusje wyjaśniają, dlaczego generałowie nie chcieli sprzeciwiać się Hitlerowi. Twierdzili, że jemu zawdzięczają swój sukces. To on dał im pracę i nie mogli się teraz od niego odwrócić. Warto zaznaczyć, że za czasów Republiki Weimarskiej ich kariery stały w miejscu. Wszystko zmieniło się dopiero, gdy Hitler doszedł do władzy. Awansować zaczęli w połowie lat 30. i tym sposobem zostali generałami. Oszołomieni i wdzięczni Hitlerowi, pozostali mu lojalni. Status nazistów kupił ich wierność. Trent Park, niedaleko Londynu. Tutaj w luksusowych warunkach przetrzymywani są niemieccy dowódcy złapani na wschodzie. Ich rozmowy rejestrują ukryte mikrofony. Kontradmirał i pułkownik są dowódcami wysokiej rangi. Nie poczuwają się jednak do odpowiedzialności za czyny Niemiec. Oficerowie Wehrmachtu powinni byli powiedzieć: nie przyłożymy do tego ręki. To hańba dla całego narodu. Nieliczni, którzy się odważyli, nie skończyli najlepiej. Gdyby tylko wszyscy tak postąpili. Dla historyków będzie to jedna z największych zagadek. Jak mogło dojść do czegoś takiego? Całą winę ponoszą niemieccy generałowie. Powinni byli zapobiec tym zbrodniom. Bock, Manstein, Leib, Rundstedt. To na nich powinna spaść największa odpowiedzialność. Tylko najwyżsi rangą oficerowie mogli powstrzymać Hitlera. Rok, w którym to wszystko się zaczęło, powinien być także ostatnim. Wtedy jednak nikt nie przewidywał nadchodzącej katastrofy. Było wręcz przeciwnie. W dniu Poczdamu 9. Pułk Piechoty paradował przed Hitlerem, licząc na więcej pieniędzy i wpływów dla armii. Nawet Henning von Tresco był początkowo pełen entuzjazmu. Podobnie myślało wielu innych oficerów. Dopiero później odkryli, że Hitler jest zdolny do wszystkiego. Więźniowie w Trent Park często wracali do tego tematu. Ich dyskusje były nagrywane przez brytyjskie służby specjalne. Bezczynność sprawiała, że dowódcy chętnie ze sobą rozmawiali. Nie wiedząc o mikrofonach, dyskutowali o swoim początkowym podziwie wobec Hitlera. Jakże sprawnie funkcjonował wtedy narodowy socjalizm, pracowaliśmy jak nówki. Wielka szkoda, że później dopuszczono się tych zbrodni. Zwykłem wtedy mawiać, że nie da się zrobić jajecznicy, nie rozbijając kilku jajek. Każdy plan ma jakieś wady. Dobrym tego przykładem była przysięga wierności wobec Hitlera. Od 1934 roku żołnierze musieli ją składać bezpośrednio przed nim. Ten akt służalczości był wbrew konstytucji. Mimo to przywódcy Wehrmachtu sami go podsunęli. Przysięga uniemożliwiała żołnierzom kwestionowanie rozkazów Hitlera. Jej znaczenie również stało się źródłem dyskusji w Trent Park. Czujesz, że przysięga nadal cię obowiązuje? Tak, dopóki Führer żyje. Myślisz, że jest zdrowy na umyśle? Jako podwładny nie mam prawa wydawać takich opinii. To przykład służalczości u najwyższych rangą oficerów. Przysięga wierności miała znaczenie nawet pośród członków ruchu oporu. Ślubowanie doskonale pełniło swoją rolę. Ludzie bardzo długo odczuwali wagę tamtych słów. Z drugiej strony, przysięga była obustronna.
Hitler jednak wielokrotnie ją łamał, dopuszczając się niezliczonych zbrodni. W czasie wojny przeciwko Rosjanom Walter von Stülpnagel był młodym porucznikiem. Jego ojciec, generał Karl Heinrich von Stülpnagel, sprzeciwiał się Hitlerowi od czasów kryzysu sudeckiego w 1938 roku. Uważał Führera za hazardzistę, który wiedzie Niemców do katastrofy. W lecie 1941 roku generał musiał pokazać swoje prawdziwe oblicze. Co naprawdę jest przyczyną jego niechęci wobec Hitlera? Wojskowa ignorancja czy wyrządzane przez niego zbrodnie? Stülpnagel dowodził żołnierzami 17. Armii Niemieckiej, która najechała Galicję. Głównymi ofiarami okupacji Wehrmachtu byli Żydzi. Ludobójstwem zajmowały się jednostki specjalne SS. Historyk Christian Streit udokumentował współpracę dowództwa 17. Armii ze szwadronami śmierci. Stülpnagel wydawał rozkazy, które wzbudzały antysemickie odczucia. Początkowo zaostrzył tylko istniejące polecenia. Wśród nich był nakaz natychmiastowych egzekucji wrogich partyzantów. Wszelkie akty oporu miały zostać stłamszone dzięki tak zwanej kolektywnej karze. Generał skierował jednak ten rozkaz głównie przeciw ludności żydowskiej. Nakazał szukać komunistów oraz Żydów, a w szczególności członków żydowskiego odłamu Komsomołu, partii zrzeszającej młodych komunistów. Po złapaniu mieli zostać zabici. Walka z żydowskim bolszewizmem jednoczyła Wehrmacht i nazistowskich fanatyków. Stülpnagel dał oddziałom SS więcej swobody działania niż pierwotnie zakładano. Jego rozkazy wzmocniły falę prześladowań. Zażądał od SS przeprowadzania międzynarodowych represji na Żydach. Skala okrucieństw rosła. Losowe egzekucje zamieniły się w regularne ludobójstwa. Na początku października 1941 roku Stülpnagel wziął zwolnienie chorobowe. Wyobrażenia Hitlera na temat sytuacji militarnej uważał za nierealistyczne. Twierdził, że jego żołnierze są wysyłani na śmierć bez powodu. Generał 17. Armii porzucił stanowisko, nie udzielając pisemnego wyjaśnienia. Ojciec nie mógł znieść Hitlera jako przywódcy. Kazał się zwolnić z powodów strategicznych oraz politycznych. Generała dręczyło sumienie, czy była to tylko różnica poglądów? Nie popierał sposobu, w jaki traktowano Ukraińców. Ci ludzie uważali niemieckich żołnierzy za wyzwolicieli. Szybko jednak przekonali się, że Hitler miał ich za gorszych od siebie. Wtedy ojciec uznał, że nie chce brać w tym udziału. Rosjan, Ukraińców, a w szczególności Żydów, uważano za podludzi. Karl Heinrich von Stülpnagel, generał, który przyczynił się do wzrostu prześladowań Żydów, miał wkrótce dołączyć do ruchu oporu. W Związku Radzieckim zamordowano ponad 1 000 000 Żydów. Główną rolę w zabójstwach odegrało SS. Pułkownik Henning von Tresko został oficerem operacyjnym Grupy Armii Środek.
Był odpowiedzialny za ponad milion żołnierzy. Jego strategia miała się przyczynić do szybkiego zwycięstwa nad Rosjanami. W jej ramach dopuszczono się jednak wielu zbrodni. Historycy nie są pewni, jak podchodził do tego pułkownik. Według odkrytych przez Johannesa Hürtera dokumentów, Tresco wiedział o morderstwach. Czy zrobił coś, żeby im zapobiec? Seria raportów z lipca 1941 roku szczegółowo opisuje liczne egzekucje na Żydach. Papiery te zostały podpisane przez Treskowa oraz kilku innych spiskowców. Dokumenty dowodzą, że wiedzieli oni o morderstwach na setkach tysięcy Żydów. Nie zrobili jednak nic, chociaż mieli możliwość częściowego powstrzymania szwadronów śmierci. Dokonali innego wyboru. Darauf haben sie verzichtet. Borisow, Rosja. W trakcie natarcia znajdowały się tutaj kwatery grupy Armii Środek. W jej szeregach ważną rolę pełnił Henning von Tresco. W mieście mieszkało około 10 tysięcy Żydów. Do dziś przetrwała tylko jedna zniszczona synagoga. W październiku 1941 roku przymusowo pracujący Gottfried Reinhold usłyszał szokujące wyznanie. Jeden ze współwięźniów powiedział: zabijają tutaj Żydów. Muszę to zobaczyć. To były straszne słowa. Nie mogłem w to uwierzyć. Którejś nocy zgromadzono wszystkich razem. Zobaczyłem starszych ludzi wsiadających do ciężarówki. Nie skarżyli się. Zapewne wiedzieli, co ich czeka. Niemcy zawieźli ich na jakiś plac i rozstrzelali. Z getta nie przeżył prawie nikt. Jurij Sacharjewicz miał jednak szczęście. Babcia opowiadała mi, że pewnej nocy moją matkę gdzieś wywieziono. Następnego ranka została zabita. ...21 i 22 października 1941 roku w Borisowie zastrzelono około 7 tysięcy Żydów. Część z nich zginęła w drodze na egzekucję. W rowie nieopodal drogi zobaczyłem zastrzelone dziecko. Pułkownik Henning von Tresco doskonale wiedział o egzekucjach. Zwykłe represje przerodziły się w regularne ludobójstwa. Do pułkownika dotarła w końcu powaga czynów SS. Od tamtej chwili niewiele brakowało już do zamachu na Hitlera. Na podstawie dokumentów Johannes Hürter wysnuł następujące wnioski. Z początku zabijanie Żydów było akceptowane. Wszystko zmieniło się jesienią 1941 roku, kiedy zaczęto masowo mordować kobiety i dzieci. Wtedy sumienia dowódców dały o sobie znać, co przyczyniło się do sprzeciwu wobec Hitlera. Inni są mniej krytyczni wobec pułkownika.
Historyk Johannes Tuchel, dyrektor Muzeum Niemieckiego Ruchu Oporu, twierdzi, że nowe dokumenty Treskowa potraktowano zbyt poważnie. Te papiery stanowią otwartą kwestię. Dysponujemy pojedynczymi raportami, na których widnieją inicjały pułkownika. Sugerują one, że wiedział o egzekucjach. Pokażcie mi jednak dokumenty dowodzące, że Tresko popierał je lub pomagał wykonywać. Unterstützt hätte oder mehr als nur um diese Dinge gewusst hätte. Pułkownik oraz kilku jego kolegów nareszcie pojęło wymiar popełnianych zbrodni. Nie mogli dłużej tłumaczyć ich militarnymi pobudkami. Chodziło o eksterminację Żydów. Spiskowcy przebyli daleką drogę. Od wspierania Hitlera, poprzez opozycję, aż do ruchu oporu. Za czasów Republiki Weimarskiej Tresko był autorytetem. Potem głosował na Hitlera i pomagał w tworzeniu Wehrmachtu. Następnie w 1938 roku uczestniczył w intrydze, której celem było aresztowanie i postawienie Hitlera przed sądem. Od jesieni 1941 roku Tresko był siłą napędową militarnych planów obalenia wodza. Myślę jednak, że postrzeganie go jako demokraty byłoby błędem. Ein lupenreiner Demokrat gewesen ist. Ich denke, das ist wiederum eine Wunschvorstellung. W 1942 roku Tresko uznał, że Hitler musi zginąć. Spiskowcy zaczęli od uzyskania poparcia feldmarszałków. Erich von Manstein był wielokrotnie namawiany do wstąpienia w szeregi ruchu oporu. Zawsze odpowiadał: pruscy feldmarszałkowie się nie buntują. Dowódcy przetrzymywani w Trent Park uważali to za niewykorzystaną okazję. Gdy ludność cywilna oskarży o wszystko generałów, odpowiem: my nie wybraliśmy Hitlera na wodza. To nie nasza wina, że nim został. Nie możemy się po prostu zbuntować. Skoro jednak nie my, to kto? Przychylny spiskowcom był tylko jeden feldmarszałek. Głównodowodzący grupy Armii Środek Günther von Kluge. W marcu 1943 roku Hitler miał zjawić się z wizytą na froncie. Wiedzieliśmy, że w jego ochronie pojawią się luki. Mógł podróżować tylko z kilkoma ludźmi. To dawało nam szansę. Ustaliliśmy, że najlepiej będzie go zastrzelić. Podczas posiłku w mesie oficerskiej, gdzie Hitler wygłaszał mowę, mój brat miał dać sygnał dowódcom biorącym udział w spisku, aby ci zastrzelili go wspólnie. Kluge zgodził się na ten plan, chociaż był dla niego niebezpieczny. Siedział tuż obok Hitlera. Widoczny po prawej Philipp von Boeselager był jednym z wybranych zamachowców. Pojedyncze sumienie jednak nie zawsze dostarcza wystarczających odpowiedzi. W ostatniej chwili Kluge wszystko odwołał. Himmler, który miał towarzyszyć Hitlerowi, nagle zmienił zdanie. Do zamachu nie doszło, bo feldmarszałek bał się wojny domowej pomiędzy armią a SS. Kolejna próba miała miejsce tego samego dnia. Na pokład samolotu Hitlera została przemycona bomba.
Ładunek pod postacią butelki alkoholu miał wybuchnąć w drodze powrotnej do Smoleńska. Niestety niska temperatura w luku bagażowym zneutralizowała zapalnik. Dalsze próby zamachów również zawiodły. Kolejne niewykorzystane okazje. W lecie 1943 roku Wehrmacht tracił na froncie wschodnim około 15 tysięcy żołnierzy tygodniowo. Sowieci zyskiwali coraz większą przewagę. Ostatnia niemiecka ofensywa pod Kurskiem nie doszła do skutku. Było coraz więcej bezsensownych poświęceń. Jak uciec z tego piekła? Ci, którzy słuchali głosu sumienia, płacili za to wysoką cenę. Heinz Drossel widział, jaki los spotkał jego kolegę. To był 20-letni żołnierz z Wiednia. Po 3 dniach na froncie oddał swojemu dowódcy broń i powiedział, że nie będzie brał udziału w tej wojnie. Chłopak trafił pod sąd wojskowy. Drossel próbował nakłonić kolegę do zmiany zdania. Przypomniałem mu o jego matce. Ona mnie zrozumie, odparł. Zostałem wychowany w szacunku do ludzkiego życia. Nie zdradzę swoich przekonań. Proszę, przekaż wszystko mojej mamie. Wysiłki Drossela spełzły na niczym. Młody żołnierz odmówił sugestii, aby strzelać w powietrze. Został skazany na śmierć. Byłem obecny, gdy przyszli po niego o 4 nad ranem. Odmówił założenia opaski na oczy. Pożegnał się ze mną. A potem go zastrzelono. Podobnych przypadków było niewiele. Wehrmacht walczył dalej. Tylko nieliczni odkryli prawdziwą naturę tej wojny. Propaganda mówiła o samych zwycięstwach. Kroniki filmowe pokazywały nam niezliczone sukcesy. W olbrzymich obozach jenieckich więziono setki tysięcy Rosjan. W Kijowie było ich około 600 tysięcy. A potem do Rosji przyszła zima. Nasi nie mogli przeżyć przy tak niskich temperaturach. Były ich tam całe miliony. Wtedy pomyślałem, że nie chcę dłużej brać udziału w tej wojnie. Uczestniczyć w zbrodniach ani zabijać. Chciałem po prostu żyć. Ludwik Baumann został marynarzem na francuskim wybrzeżu Atlantyku, z dala od zabijania i okrucieństwa wojny. Dla wojsk przeniesionych z linii frontu okupowana Francja była oazą spokoju. Baumann nie mógł jednak zapomnieć o zbrodniach wojennych. Jedynym sposobem ucieczki była dezercja. Baumann z kolegą zaczął myśleć o czymś, co dla wielu było niemożliwe lub niehonorowe. Ze zbrojowni ukradliśmy broń i amunicję, a potem opuściliśmy pokład. Za rogiem w ciężarówce czekali nasi francuscy sprzymierzeńcy. Gdy wsiedliśmy do środka, zawieźli nas do granicy.
dezerterzy uciekli na tereny nieokupowanej Francji. Choć nie byli zmuszeni używać broni, szybko natknęli się na niemiecką straż graniczną. Baumana i jego przyjaciela czekał sąd wojskowy. Skazano nas na śmierć w Bordeaux. Proces trwał 40 minut. Podczas przesłuchania i pobytu w celi byłem wielokrotnie torturowany. Ani ja, ani kolega nie zdradziliśmy naszych francuskich pomocników. Po 7 tygodniach mój wyrok zamieniono na 12 lat więzienia. Nikt mi jednak o tym nie powiedział. Przez 10 miesięcy siedziałem zakuty w celi śmierci. Każdego ranka myślałem, że tym razem zginę. Kiedy strażnicy mijali cele, wiedziałem, że zyskałem kolejny dzień życia. Wciąż czuję traumę po tamtych wydarzeniach. Dezerterów spotykał ten sam los, co wielu Francuzów. Duża aktywność francuskiego ruchu oporu sprawiała, że przed sąd wciąż trafiali nowi podejrzani. Na śmierć skazywano wiele niewinnych osób. Był to odwet za otwarty bunt. W miastach pojawiły się plakaty głoszące tak zwane środki pokuty. Kaprala Kurta Helkera zaczęły ogarniać wątpliwości. Te ogłoszenia lub raczej raporty o egzekucjach na członkach francuskiego ruchu oporu budziły we mnie głęboki niepokój. Zacząłem się zastanawiać, czy będę w stanie postępować w zgodzie z własnym sumieniem. Choć Helker kontynuował swoją służbę w Paryżu, zbliżał się dzień, w którym będzie musiał zdecydować. Gdyby przede mną stanęli nagle buntownicy, musiałbym ich zastrzelić. Nie mogłem znieść tej myśli. We Francji zabito prawie 4000 zakładników. 70 tysięcy Francuzów zostało wysłanych do obozów koncentracyjnych. Zbrodni wojennych dokonywano nie tylko na terenie Związku Radzieckiego. W lutym 1942 roku Karl Heinrich von Stülpnagel został dowódcą wojskowym we Francji. W 1938 roku brał udział w spisku przeciw Hitlerowi, a w 1942 zrezygnował ze swojego stanowiska na wschodzie. Mimo to nadal służył reżimowi. Zanim jego obowiązki przejęło SS, był nawet odpowiedzialny za egzekucje na francuskich zakładnikach. Podpisywał wyroki śmierci i zajmował się deportowaniem Żydów. O kontrowersyjnej roli Stülpnagela opowiada jego syn Walter. Według instrukcji Hitlera w ciągu 3 miesięcy miało zginąć 570 zakładników. Straciło życie zaledwie 177. Wszyscy byli wcześniej skazani. Choć ojciec nie zabił nikogo osobiście, nie próbował zapobiec dalszym egzekucjom. Kurt Helker w końcu opowiedział się po jednej ze stron. Jako niemiecki operator dalekopisu utworzył z kolegą grupę oporu, mającą powiązania z francuskimi buntownikami. Helker zaczął rozprowadzać ulotki nakłaniające do zakończenia wojny. Zostawialiśmy je, gdzie tylko się dało. Na przykład w koszarach żołnierzy i kinach. Wrzucaliśmy je przez uchylone okna zaparkowanych samochodów.
im Fenster sah, hineingeworfen. Man hat sie. Ponieważ niemieccy żołnierze często jeździli metrem, podrzucaliśmy je także tam. Członkowie opozycji nie zdawali sobie nawet sprawy, że generał Karl Heinrich von Stülpnagel miał podobne intencje. Kontakt z niemieckim ruchem oporu utrzymywał nawet będąc jeszcze odpowiedzialnym za egzekucje na francuskich zakładnikach. Mimo porażek nadal planowali obalić Hitlera. Ich siłą napędową był pułkownik Henning von Treskow. W lecie 1943 roku pułkownik zostaje przeniesiony do Berlina. Tam nawiązuje kontakty z cywilnym ruchem oporu i oficerami o podobnych poglądach. We wrześniu 1943 dołącza do nich Klaus Schenk, hrabia von Stauffenberg, stacjonujący w Bendlerblock, oficer sztabowy Armii Rezerwowej. Do rezerw należały siły przebywające w okupowanej Francji oraz wszyscy żołnierze nie będący akurat na froncie. W tamtym okresie Bendlerblock było także siedzibą Treskowa. Jako oficer sztabowy Stauffenberg był odpowiedzialny za pisanie tzw. rozkazów specjalnych. Jednym z nich była operacja Walkiria, przewidziana do stłumienia masowych wystąpień robotników przymusowych na terenie Rzeszy. Stauffenberg i Treskow zmienili jej treść tak, aby pozwalała rezerwowej armii na marsz przeciw oddziałom SS oraz innym partyjnym elementom, nawet na okupowanych ziemiach. Tymczasem wojska Rzeszy znajdują się w defensywie. W lipcu 1944 roku do Normandii przybywają alianci. Porażka jest bliska, spiskowcy muszą działać. Henning von Treskow zostaje generałem dywizji i wraca na front wschodni. Nowa sytuacja uniemożliwia mu dalsze działania w berlińskim spisku. Innym jednak nie pozostało zbyt wiele czasu. Spiskowców jest ciągle za mało, lecz Treskowa martwi co innego. W swoim liście pisze: do zamachu musi dojść niezależnie od kosztów. Nie liczą się nasze cele, tylko to, czy odważymy się zaryzykować wobec świata i historii. Iście bohaterskie słowa. Tylko śmierć Hitlera mogła doprowadzić do rozejmu z aliantami i pomóc w utrzymaniu frontu wschodniego. Stauffenberg postanowił osobiście podłożyć bombę w Wilczym Szańcu, głównej kwaterze Hitlera, a potem wrócić do Berlina, by przewodzić rewolcie. W Trent Park czyn Stauffenberga budzi zdumienie i podziw. Pomysłowy człowiek, porządny i szlachetny. Mężczyzna z charakterem. Przykład przyzwoitego dowódcy, który dbał o dobro swoich żołnierzy. Każdy chciałby mieć takiego oficera. Służenie u jego boku było przyjemnością. Lipca 1944 roku, kwatera główna Hitlera. Stauffenberg powraca do Berlina. Z Bendlerblock zamierza wydać rozkaz aresztowania wszystkich jednostek partyjnych Hitlera. O 16.30 do każdego oficera Wehrmachtu zostaje wysłana treść operacji Walkiria. Adolf Hitler nie żyje. Aby utrzymać prawo i porządek, rząd Niemiec ogłasza stan wyjątkowy. W Paryżu generał Stülpnagel czeka na wieści. W każdej chwili jest gotów pomóc spiskowcom. Zamierza rozbroić wszystkich sojuszników Hitlera znajdujących się na jego terenie.
spiskowcy w Berlinie wiedzą jednak, że Hitler żyje. Stülpnagel zaczyna wypełniać założenia operacji Walkiria i aresztuje kolejnych działaczy partyjnych. Podobne działania miały ogarnąć wszystkie tereny militarne Rzeszy. Feldmarszałek Günther von Kluge, obecnie głównodowodzący wojskami na zachodzie, już od dawna był przygotowany na zamach stanu. Rankiem 20 lipca kuzyn Stauffenberga, Cezar von Hofacker i Stülpnagel udali się razem do kwatery feldmarszałka. Gdyby w Paryżu wszystko poszło pomyślnie, mogłoby to zakończyć panowanie nazistów. Panie marszałku, chciałem zgłosić pewne niebezpieczeństwo, zagraża panu. Mein Vater hat dann zusammen mit Hofacker. Gdy mój ojciec i Hofacker przybyli na spotkanie, Kluge już wiedział, że Hitler przeżył. Próbowali zwerbować feldmarszałka, a on odparł: gdyby tylko ten bydlak zginął. Aber dann kommt der berühmte Satz von ihm: ja, wenn das Schwein tot wäre. Kluge odrzucił propozycję. Nie wierzył w powodzenie planu lub chciał ocalić własną skórę. Kluge war im Laufe des Krieges auch durch. W trakcie wojny feldmarszałek był gotów dołączyć do opozycji lub ruchu oporu. Oder sogar Widerstand zu gehen. Nie chciał jednak przejść do historii jako zdrajca. Taka postawa była powszechna wśród wysokich rangą oficerów. Żaden z feldmarszałków nie chciał uczestniczyć w rewolcie. Razem mogli ocalić miliony istnień. W ostatnich miesiącach wojny zginęło więcej ludzi niż przez 5 lat jej trwania. Wehrmacht jako narzędzie oporu pozostał jedynie marzeniem spiskowców. Es lag daran, przeciwników Hitlera było zbyt mało. Jeśli zapytacie, dlaczego nie zrealizowano tego lepiej, odpowiem: jak mogli zrobić to lepiej, skoro było ich tak niewielu? Przez jakiś czas wydawało się, że generałom i starszym oficerom uda się podjąć walkę z Hitlerem i jego sprzymierzeńcami. Spiskowców nikt nie zdradził, chociaż wielu wiedziało o ich istnieniu. W ramach lojalności Wehrmacht oferował tylko milczenie. Niektórzy oficerowie w Trent Park nie kryli swojego zdziwienia. Większość armii wiedziała o planach zamachu. Niemożliwe. Często o tym rozmawiano. Nie wierzę. Konsultowano się nawet z dowódcami poszczególnych armii. Sytuacja spiskowców była beznadziejna. Wieczorem 20 lipca w Bendlerblock rozstrzelano Stauffenberga i 3 innych konspiratorów. Henning von Tresco o niepowodzeniu dowiedział się następnego ranka. W liście pożegnalnym napisał: grałem o najwyższą stawkę. Muszę ponieść konsekwencje przegranej. Tresco był dzieckiem swoich czasów. Ponad wszystko pragnął służyć ojczyźnie, najpierw jako zwolennik, a później zawzięty przeciwnik Hitlera.
stanowił wyjątek pośród generałów. Gdy porażka była bliska, wielu przestało popierać Führera. Niewielu jednak mu się postawiło. Jeszcze mniej zrobiło to z pobudek moralnych. Sumienie zmusiło Treskowa, by zaryzykował własne życie. Chciał zostawić po sobie ślad. Karl Heinrich von Stülpnagel został odwołany ze stanowiska. Za późno opowiedział się po stronie spiskowców. Znalazłszy się w izolacji, próbował popełnić samobójstwo. Próba kończy się niepowodzeniem. Stülpnagel traci jednak wzrok. Wkrótce potem w berlińskim więzieniu Plötzensee zostaje powieszony. Zemsta Hitlera była krwawa. Zabito ponad 200 spiskowców, w tym wielu oficerów 9. Pułku Piechoty Poczdamskiej. Kurt Helker dołączył do francuskiego ruchu oporu i nadal próbował nakłonić niemieckich żołnierzy do zakończenia wojny. Udało mu się przeżyć. Ludwig Baumann trafił do karnego batalionu na froncie. Przez długi czas szykanowano go za bycie dezerterem. Nadal próbuje oczyścić dobre imiona domniemanych zdrajców. Pod koniec wojny Heinz Drossel uratował od śmierci żydowską rodzinę. W Izraelu okrzyknięto go sprawiedliwym wśród narodów świata. Po wojnie został sędzią. Ruch oporu przegrał z Hitlerem. Oficerowie, którzy ignorowali zbrodnie wojenne nazistów, nie mogli już zapobiec upadkowi Niemiec. Do tego czasu jednak wojna zebrała swoje żniwo. Opracowanie wersji polskiej Tomasz Omelan, czytał Paweł Straszewski.